Cześć! W dzisiejszym materiale przedstawię Wam największe polskie talenty występujące w zagranicznych klubach na szczeblu młodzieżowym. Zacznijmy od Anglii. Tu zdecydowanie nie brakuje polskich talentów. W pierwszej kolejności opowiem o graczach z pola, a następnie przejdziemy do bramkarzy. Wielkie nadzieje z urodzonym w roku 2003 skrzydłowym młodzieżowej drużyny Liverpoolu, Mateuszem Musiałowskim, wiążą nie tylko polscy kibice. Występów w pierwszej drużynie ekipy The Reds wyczekują także fani z Anfield, co widać chociażby po licznych kompilacjach zagrań Polaka umieszczanych na YouTube oraz licznych wyświetleniach, które te kompilacje gromadzą. Trudno się dziwić, spektakularna gra Musiałowskiego może pobudzać wyobraźnię fanów Liverpoolu. Za każdym razem, gdy dostanie piłkę, zastanawiasz się, co zaraz się wydarzy, mówi trener Barry Lutas. Hiszpański dziennik AS ze względu na styl gry zdążył nazwać Musiałowskiego polskim Messim. Cały szczegółowy artykuł polskiemu skrzydłowemu poświęciło także The Athletic przy okazji, gdy ten został zaproszony przez Jurgena Kloppa na treningi drużyny seniorów. W Liverpoolu na Fabinho mówią latarnia morska. Osobą, której defensywny pomocnik nie był jednak w stanie namierzyć, był Mateusz Musiałowski. Mało komu się to udaje. O Musiałowskim zrobiło się głośno w ubiegłym sezonie, gdy ten zdobył 12 goli. Skutkowało to przeniesieniem wówczas 17-letniego gracza do drużyny do lat 23. W marcu tego roku oficjalny profil The Reds na Twitterze udostępnił spektakularną akcję Polaka. W komentarzach nie brakuje porównań do argentyńskiego wirtuoza. Ciekawostką jest fakt, że nazwisko Musiałowskiego za pośrednictwem Twittera już 5 lat temu rekomendował Zbigniew Boniek. Już wtedy legenda AS Romy dostrzegła wielki potencjał u tego gracza. Przed Liverpoolem utalentowany zawodnik występował w SMS-ie Łódź. Podczas wakacyjnego pobytu u rodziny w Anglii zapisał się na obóz piłkarski. Tam został dostrzeżony przez skautów Arsenalu, następnie zainteresowały się nim inne czołowe kluby. I tak Musiałowski trafił na Anfield Road. W młodzieżowej drużynie odwiecznego rywala Liverpoolu, ekipie Evertonu, także rośnie talent, który w przyszłości mógłby wzmocnić naszą reprezentację. Ellis Sims urodził się i wychował w Anglii. Polskie pochodzenie zawdzięcza matce. To 20-letni, mierzący 191 cm wzrostu, bardzo silny napastnik. W minionym sezonie, na czas rundy wiosennej, trafił na wypożyczenie do ekipy Blackpool. Mowa tu o drużynie seniorów. Od razu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Stał się czołową postacią drużyny. W te pół roku zdobył 8 bramek, a jego drużyna wywalczyła awans do Championship. Po sezonie, ze względu na dość poważną kontuzję, wrócił do ekipy Evertonu U23. Powoli jednak znów jest wprowadzany do gry. Szefostwo Blackpool w mediach poinformowało o tym, że zimą chętnie ponownie wypożyczyłoby Simsa, jednak Rafa Benitez coraz poważniej uwzględnia jego grę w pierwszym zespole. Sims zasiadał na ławce w Etofis w starciach z Norwich czy Aston Villą.
Sims od lat udowadnia, jak utalentowanym jest graczem. W sezonie 18-19 w rozgrywkach Premier League U18 zdobył 32 gole w 21 meczach. Ciekawego zawodnika znajdziemy także w Akademii Arsenalu. Michał Rosiak to syn byłego piłkarza m.in. Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Jednym z jego głównych atutów jest umiejętność posyłania bardzo dokładnych piłek prostopadłych, choć jak widzimy, potrafią także bezpośrednio zagrozić bramce rywala. Warto obserwować także innego urodzonego w roku 2005 pomocnika, Wiktora Gromka. Ten do niedawna grał w młodzieżowym zespole Leicester. Ostatnio przeniósł się do Burnley, gdzie również mierzy się ze starszymi od siebie, w drużynie do lat 18. Wiktor został wyróżniony przez portal The Guardian, który przed kilkoma tygodniami uwzględnił go na ogłaszanej co roku prestiżowej liście Następna generacja, top 20 talentów w klubach Premier League, w której uwzględnia się graczy znajdujących się w okresie pierwszego roku stypendium. W przeszłości znajdowali się na niej m.in. tacy zawodnicy jak Hudson-Odoi, Curtis Jones, Jadon Sancho oraz wiele, wiele innych późniejszych gwiazd Premier League. Defensywny pomocnik z rocznika 2004, Maxi Ojedele, mógł występować w zespole U16, jednak piłkarz urodzony w Anglii, którego matka jest Polką, a ojciec Nigeryjczykiem, już od marca tego roku został przeniesiony do rozgrywek U18. Ojedele niedawno zdobył nawet swoją pierwszą bramkę na tym poziomie, pieczętując zwycięstwo z Wolves w młodzieżowym pucharze ligi. W tym spotkaniu na ławce siedział Zach Giggs, 15-letni syn legendy Czerwonych Diabłów. Kilka lat temu na Twitterze furorę robiło zdjęcie zachwyconego bramką Antonego Martiala, chłopca od podawania piłek. Jak się okazuje, tym chłopcem był właśnie Ojedele. Oliwier Sukiennicki, 17-letni pomocnik, który zamienił Stoke na Bradford City, również został wyróżniony ciekawą nagrodą. League Football Education co miesiąc ogłasza 11 zawodników wyróżniających się na boisku i poza nim. W lutym tego roku uwzględniono w niej właśnie Sukiennickiego. Sukiennicki na szczeblu młodzieżowym radzi sobie na tyle dobrze, że regularnie otrzymuje możliwość treningów z pierwszą drużyną. Ma na swoim koncie także debiut w pierwszym zespole, w meczu EFL Cup. W młodzieżowej drużynie Derby County w ataku występuje Bartosz Cybulski. Piłkarz ten idealnie wpisuje się w kanon klasycznego angielskiego targetmana, na którego zagrywane są dalekie podania. Mierzy on bowiem aż 196 cm wzrostu.
Urodził się w Polsce, jednak jako dziecko wyjechał wraz z rodzicami na wyspy. 19-latek na swoim koncie ma już debiut w pierwszej drużynie. Na co dzień regularnie występuje w przeznaczonej dla młodzieżowców Premier League 2. Jeśli mowa o napastnikach, to na pewno warto również zwrócić uwagę na duet z Blackburn Rovers. Urodzonego w Manchesterze George'a Chmiela, który już w swoim debiucie w młodzieżowej reprezentacji Polski zdobył gola, a także Dominika Bińka, obecnego na ostatnim spotkaniu w ambasadzie, podczas którego polskim dziennikarzom zaprezentował się Matty Cash. Skoro omówiliśmy już graczy z pola, teraz czas na bramkarzy. Rzecz jasna, ich w akademiach topowych klubów również nie brakuje. Nie ma co się dziwić, polscy bramkarze w Anglii od lat cieszą się bardzo dużą renomą. Alex Borto to urodzony w Stanach Zjednoczonych, 17-letni bramkarz, który w minionym sezonie wraz z Fulham wygrał rozgrywki Premier League U18 w dywizji południowej. Borto bardzo utożsamia się z naszym krajem. W wywiadzie z Super Expressem przyznał, że jest dumny ze swojego pochodzenia. Potrafi mówić i pisać w języku polskim. Ostatnio Borto otrzymał jednak powołanie do reprezentacji Stanów Zjednoczonych U20. 18-letni Daniel Polakowski jest bramkarzem Manchester United od bardzo dawna. Zaczął trenować w ekipie Czerwonych Diabłów jako 9-latek od najmłodszej grupy wiekowej. Młodego golkipera niedawno spotkało duże wyróżnienie. Znalazł się na liście Professional Development Phase Manchester United. Jest to program obejmujący najbardziej obiecujących piłkarzy Akademii Czerwonych Diabłów od 17 roku życia. Gracze, którzy znajdują się na tej liście, otrzymują szczególną opiekę trenerów oraz indywidualny scenariusz dalszego rozwoju. Olivier Zych wykazywał się tak dużym potencjałem w drużynie młodzieżowej Zagłębia Lubin, że w wieku zaledwie 15 lat został zgłoszony przez ekipę miedziowych do pierwszego zespołu. Nic więc dziwnego, że zainteresowały się nim uznane kluby. W przeszłości testowały go takie drużyny jak Liverpool, Bayern czy Manchester United. Najbardziej konkretna była jednak Aston Villa i to właśnie do niej Zych finalnie trafił. Krótko po przyjeździe do Birmingham, Zycha czekała niespodzianka. Zasiadł na ławce rezerwowych pierwszej drużyny Villi w meczu Pucharu Anglii z Liverpoolem. Do tej sytuacji doszło ze względu na fakt, że seniorzy wylądowali na kwarantannie, stąd też drużyna wystawiła samych młodzieżowców. O miejsce między słupkami w młodzieżowych drużynach Aston Villi Zych walczy z Filipem Marszalem, bramkarzem mającym polskie pochodzenie. W tym roku The Lions sięgnęli po młodzieżowy Puchar Anglii. Podstawowym bramkarzem zespołu na tym turnieju był Marszal, rezerwowym Olivier Zych. Filip Marszal występuje w młodzieżowej reprezentacji Anglii. Ostatnio zagrał w meczu z Niemcami. Bramkarz Akademii Arsenalu Hubert Graczyk póki co na szczeblu młodzieżowym reprezentuje Anglię. Otrzymywał już powołania do kadry do lat 16, 17 oraz 18. W starciu z Walią udało mu się nawet obronić rzut karny. Osiemnastolatek urodził się w Polsce, jednak od trzeciego roku życia mieszka w Anglii. W rozmowie ze Sportowymi Faktami przyznaje, że póki co nie wie, na którą reprezentację postawi w przyszłości. W Anglii mieszkam od trzeciego roku życia, tutaj się wychowałem, w sytuacjach życia codziennego posługuję się językiem angielskim. Z drugiej jednak strony w domu rozmawiamy po polsku
i sam doskonale pamiętam, skąd pochodzę. To trudna sytuacja, bo w takim samym stopniu czuję się Polakiem, jak i Anglikiem. Spore nadzieje polscy kibice mogą wiązać z Fabianem Mrożkiem. W roku 2020 przeszedł on z FC Wrocław Akademii do Liverpoolu. W minionym sezonie Mrożek wystąpił w 9 meczach, zachował aż 4 czyste konta i stracił zaledwie 5 bramek. Niedawno Mrożka spotkało szczególne wyróżnienie. Został zaproszony na trening drużyny seniorów. Obserwował go sam Jurgen Klopp. Mrożka chciały sprowadzić takie kluby jak Juventus, Bayern czy Inter. Jednak to ekipa The Reds wygrała w wyścigu o młodego golkipera. Mrożek ostatnio zanotował debiut w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Zachował czyste konto w potyczce z Atletico Madryt. Polskie nazwisko możemy znaleźć także w młodzieżowym zespole innego finalisty Ligi Mistrzów z roku 2019. Kacper Kuryłowicz, 20-letni gracz urodzony w Luton, obecnie bramkarz zespołu do lat 23 Tottenhamu. Kuryłowicz wielokrotnie miał już kontakt z pierwszym zespołem. Mowa tu nie tylko o treningach z pierwszą drużyną, ale i chociażby o sytuacji, w której José Mourinho zgłosił go do rozgrywek Ligi Mistrzów. Skoro omówiliśmy Anglię, to czas na kolejne kraje. Na chwilę przenieśmy się do Portugalii. 16-letni bramkarz, dysponujący zarówno polskim, jak i brazylijskim obywatelstwem, Marcel Mendes Duduński, podczas minionych wakacji opuścił młodzieżowy zespół Pogoni Szczecin na rzecz Akademii Benfiki. Marcel od lat uznawany jest za jeden z największych polskich bramkarskich talentów. W drużynach młodzieżowych naszej reprezentacji wielokrotnie zakładał opaskę kapitańską. Młody golkiper współpracuje z najsłynniejszym agentem piłkarskim na świecie, Jorge Mendeszem. Jorge Mendes pod swoimi skrzydłami od lat ma m.in. Cristiano Ronaldo, Rubena Diasza, João Cancelo czy Bernardo Silva. Dla urodzonego w roku 2005 Marcela Mendesza Benfica wydaje się być idealnym miejscem do rozwoju. Słynie ona z doskonałej pracy z młodzieżą. Co roku produkuje talenty, które później podbijają świat piłki nożnej. Wśród bramkarskich nazwisk znajdziemy chociażby takie przykłady jak Jan Oblak czy Ederson. Pozostając na Półwyspie Iberyjskim, przejdźmy do Hiszpanii. 12-letni pomocnik Michał Żuk to obecnie jeden z największych talentów słynnej La Masii, szkółki FC Barcelony, do której trafił 5 lat temu. Tydzień temu chłopiec kolejny raz znalazł się w drużynie tygodnia La Masii, w której dziennik El Mundo Deportivo uwzględnia chłopców z różnych grup wiekowych. Żuk jest jednym z dwóch kapitanów swojej drużyny. Mimo młodego wieku polsko-hiszpański talent uzbierał liczbę ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie, a także zdążył już podpisać kontrakt z Adidasem. W maju tego roku Żuk błyszczał na turnieju La Liga Promises, w którym mierzą się młodzieżowe zespoły czołowych hiszpańskich ekip. Gazety sportowe zachwycały się występami Żuka. Wydawał się prawonożny, lecz gdy zaczął prowadzić piłkę lewą nogą, okazało się, że równie dobrze gra obiema nogami. To on regulował tempo gry, kreował sytuację, a z piłką udowadniał, że jest cudowną dziesiątką. Gdy nie ma futbolówki, pokazuje wielką inteligencję, przesuwając się i wiedząc, co jest najlepsze dla jego kolegów z obrony. Zawsze był bardzo pilnowany, lecz zawsze potrafił przewidzieć, co się stanie z piłką przed innymi. Tak opisywało jego grę El Mundo Deportivo. Marka również nie szczędziła komplementów.
Gdy tylko wychodzi na boisko, jest diamentem, o który Barcelona dba wyjątkowo. Polak od początku zdecydowanie przewyższał swoich rówieśników. Oficjalny profil La Ligi udostępnił zdjęcie Żuka, zestawiając je z fotografią Antoana Griezmana. Michał Żuk ma także o 2 lata młodszego brata, Miłosza, który z kolei występuje w młodzieżowym zespole Girony. Ostatnio bracia Żuk zostali zaproszeni przez PZPN na trening reprezentacji Polski. Po krótkich przystankach na Półwyspie Iberyjskim, w Portugalii i Hiszpanii przemieszczamy się na Półwysep Apeniński, czyli do Włoch. Tu również znajdziemy wielu Polaków szkolących się w akademiach znanych klubów. Pośród takich nazwisk jak Gavi czy Mukoko na tegorocznej liście 60 największych piłkarskich talentów na świecie zaprezentowanej przez Guardiana znajdziemy także Polaka, Kacpra Urbańskiego, który jest 17-letnim pomocnikiem. W wieku 15 lat został drugim najmłodszym debiutantem w polskiej lidze. Był obserwowany przez wiele klubów, na czele z Evertonem i Wolfsburgiem. Czytamy w uzasadnieniu. Młody zawodnik trafił w tym roku do Akademii Bolonii z Lechii Gdańsk. Póki co występuje we włoskiej lidze młodzieżowej, czyli Primaverze. Ma już jednak na koncie debiut w rozgrywkach Serie A. W minionym sezonie trener Sinisa Mihajlović wpuścił go na ostatnie minuty meczu z Genoą. Bardzo ciekawym zawodnikiem jest również Tommaso Guercio. To 16-letni obrońca Interu, który może grać zarówno na bokach, jak i na środku obrony. Guercio regularnie występuje w młodzieżowej reprezentacji Polski. Na pewno należy do wyróżniających się postaci. Thank you.
Akademii Nerra Zurich znajduje się także inny Polak, Jan Żuberek, 17-letni napastnik, który zrobił wrażenie na skautach z Mediolanu swoją grą w barwach Spal. Wyróżniają go warunki fizyczne. Mierzy on 188 cm wzrostu, ma atletyczną sylwetkę. Tu z kolei jego gol z czasów gry w Spal U15. Dziewiętnastoletni, rosły, prawy bądź środkowy obrońca Patryk Peda notuje już występy w grającej w Serie B seniorskiej drużynie Spal, dlatego zastanawiałem się, czy uwzględnić go w tym odcinku, skoro mówimy wyłącznie o piłkarzach drużyn młodzieżowych. Jednak jako, że Patryk wciąż występuje także w Primaverze i przeplata występy w seniorskiej drużynie meczami w rozgrywkach młodzieżowych, uznałem, że jak najbardziej nadaje się do filmu. Peda jest wychowankiem Legii Warszawa. W jej akademii pełnił rolę kapitana. Od małego mierzy się z cukrzycą, regularnie podaje sobie insulinę. Na Półwysep Apeniński wyjechał w roku 2019. Jak sam przyznał w wywiadzie z Weszło Junior, decyzja o transferze do Spal była bardzo trafiona. Mogę powiedzieć, co się zmieniło od tego czasu. Gdy byłem w Legii, dużo atakowaliśmy i byliśmy często przy piłce. Ciężko było mi się nauczyć gry defensywnej. Dopiero gdy mierzyliśmy się z rywalem, który prowadził grę, było widać błędy. Na przykład w ustawieniu. Spal nie jest Atalantą czy Interem. Nie wygrywamy wszystkich meczów i nie zawsze jesteśmy zespołem dominującym. Oczywiście staramy się prowadzić grę, ale pracujemy dużo w obronie. Na treningach mamy bardzo dużo taktyki. Trenerzy zwracają dużą uwagę na ustawienie ciała. Nawet jeśli odbierzesz piłkę, a byłeś źle ustawiony, to i tak trenerzy zwrócą ci na to uwagę. Gra defensywna jest dla nich bardzo ważna. Do tego też jest sporo techniki. Nie ma tak, że jesteś zmuszony do wybicia piłki. Trenerzy nakazują cały czas grać piłką. W Polsce często jest tak, że nie wybija się futbolówki, ale za to zagra do tyłu. Tutaj, gdy zagrasz do tyłu, jest gorzej niż zagrałbyś górną piłkę. Musisz cały czas grać do przodu. W młodzieżowym zespole Spal występuje także Dawid Bugaj. 17-latek zwykle gra na prawej flance, czy to jako prawy obrońca, prawy wahadłowy, czy prawy pomocnik. Bugaj wcześniej występował w norweskim Molde. Testowała go Borussia Dortmund. Wydawało się, że gracz trafi do jej akademii. Po pierwszym dniu został przeniesiony do starszej grupy. Zachwalał i rekomendował go trener młodzieżowej ekipy BVB. Finalnie Bugaj trafił jednak do Włoch. Dawid wychował się w Norwegii. Tam swoją piłkarską karierę kończył jego ojciec. Były piłkarz, m.in. Zagłębia Sosnowiec. W ostatnich dwóch spotkaniach, w których wystąpił Dawid Bugaj, Polak zdobył 2 gole. 19-letni bramkarz Hubert Idasiak wciąż czeka na swój debiut w seniorskiej drużynie Napoli. Często zdarza się jednak, że zasiada na ławce pierwszego zespołu, jak miało to miejsce chociażby podczas starcia z Juventusem czy potyczce z Legią Warszawa. Na co dzień stoi jednak między słupkami ekipy Napoli U19, występującej w Primaverze. Idasiak jest królem rzutów karnych. Umiejętność bronienia jedenastek to jeden z jego głównych atutów. W reportażu dla Łączy Nas Piłka jego były trener wspominał, że na treningach Idasiak był w stanie obronić 7 karnych na 10. Jak czytamy w jego wywiadzie dla Sport.pl, Hubert podczas swoich początków w Pogoni Szczecin nie był jakoś szczególnie wyróżniającym się bramkarzem. Wszystko zmienił dopiero trener Grzegorz Otocki z Akademii Pogoni. Jak się poznaliśmy, to popełniałem wiele błędów. Byłem średnim bramkarzem. Początki były naprawdę trudne. Zaliczałem wpadki, ale dzięki niemu niesamowicie się rozwinąłem. Pracowaliśmy nad każdym aspektem. Od ustawienia w bramce, po techniczne mankamenty, jak na przykład niepotrzebna maniera zbyt wczesnego podskakiwania przed strzałem. Rozwinął mnie także taktycznie. Dużo rozmawialiśmy, analizowaliśmy i nagrywaliśmy treningi. Potrafiłem trenować 3 razy dziennie.
po dwóch normalnych treningach zostawałem często z rezerwami pierwszej drużyny lub z CLJ. Wracałem do bursy o 22, a jeszcze musiałem odrobić pracę domową do szkoły. No i chwilę poćwiczyć. Robiłem przysiady, pompki i tym podobne. Część chłopaków wychodziła gdzieś na imprezę, a ja zostawałem. Po Włoszech przyszedł czas na Szwecję. Ludwik Torell Malachowski to 16-letni pomocnik, który ostatnio regularnie powoływany jest do młodzieżowej reprezentacji Szwecji. W tym roku wystąpił w 4 spotkaniach kadry narodowej Trzech Koron U17. W potyczce ze Szwajcarią udało mu się nawet zdobyć gola. Ciekawostką jest fakt, że przodkiem młodego zawodnika był Soter Żaksa Malachowski, słynny polski malarz. Utalentowanych młodych zawodników o polskim pochodzeniu możemy szukać także w Kanadzie. Aleks Krakowiak urodził się w Madrycie w roku 2001. To defensywny pomocnik. Jego ojciec jest Polakiem, a matka pochodzi z Hiszpanii. Jako dziecko wraz z rodzicami wyprowadził się do Kanady. Od 12 roku życia występował w akademii jednego z zespołów MLS Toronto FC. W klubie, w którym grają Josie Altidore, Michael Bradley, a do niedawna również występował Sebastian Giovinco. Toronto słynie z jakościowej akademii. Krakowiak zanotował kilka występów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Tak opisywał tamte chwile w rozmowie z jednym z kanadyjskich portali. Moment, w którym zadebiutowałem w reprezentacji tak niesamowitego narodu, jakim jest Polska, był chwilą, która zmieniła moje życie. Gra w piłkę nożną i zakładanie koszulki piłkarskiej zawsze jest czymś wyjątkowym, ale to zupełnie inne uczucie, gdy reprezentujesz swój kraj. To wspomnienia, które będę nosił ze sobą do końca życia. Krakowiak przeprowadził się z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, tam system szkolenia sportowców jest oparty o drużyny uniwersyteckie. Krakowiak trafił właśnie do takiej drużyny, konkretniej do ekipy Dukes z Uniwersytetu James Madison. Następnie Niemcy, kraj, w którym w drużynach młodzieżowych znajdziemy równie wielu polskich piłkarzy, co chociażby w Anglii. Daniel Krasucki z RB Lipsk najlepiej czuje się jako dziewiątka, choć może grać także jako ofensywny pomocnik. Mierzy 189 cm. 18-latek jest jednym z 5 Polaków, których w tym roku zgłoszono do Ligi Mistrzów. Choć Daniel póki co nie może liczyć na grę w pierwszym zespole, to bez wątpienia jest to dla niego wielkie wyróżnienie. Krasucki od lat błyszczy w juniorskich drużynach Red Bulla. W sezonie 19-20 w Bundeslidze U18 zdobył 11 goli i zanotował 2 asysty w 15 meczach. Bramki zdobywał także w młodzieżowej reprezentacji Polski.
Talent do gry w piłkę odziedziczył po dziadku, Jerzym, który na swoim koncie ma 135 meczów w Ekstraklasie. W młodzieżowej drużynie Red Bulla znajdziemy także innych Polaków. Kacper Smorgol, 18-letni pomocnik, który w zespole U19 pełni rolę rozgrywającego. Niemal każda akcja zespołu z Lipska przechodzi przez nogi Smorgola. Koledzy bardzo często szukają podania do niego w konstruowaniu ataków. Jego bezdyskusyjnym atutem jest umiejętność posyłania niezwykle celnych, dalekich podań. Wykonuje także stałe fragmenty gry. Trzecim graczem polskiego pochodzenia w zespole z Lipska jest Michał Kostka. Urodzony w Hanowerze 17-latek, będący bocznym obrońcą, swoją przygodę z piłką reprezentacyjną rozpoczynał od młodzieżowej ekipy Polski. Od pewnego czasu gra jednak dla drużyny Niemiec. O jego wielkim talencie świadczy fakt, że latem uczestniczył w przedsezonowym obozie pierwszej drużyny. W jego trakcie wystąpił w meczu towarzyskim z Montpellier. Cała wymieniona trójka wystąpiła w ostatnim meczu Młodzieżowej Ligi Mistrzów z PSG. Daniel Krasucki zanotował nawet asystę. Kolejnym graczem, na którego warto zwrócić uwagę, jest 17-letni Noah Mrozek. Boczny obrońca Borussii Dortmund został wyróżniony w tym roku przez trenera Marco Rose. Uczestniczył w przedsezonowym zgrupowaniu pierwszej drużyny. Znalazł się w kadrze na mecz z Bolonią, a w starciu z ekipą Athletic Bilbao pojawił się na murawie. Na co dzień występuje w drużynie do lat 19, która notuje świetny sezon i znajduje się na pierwszym miejscu tabeli.
Mrozek występuje także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Wcześniej był powoływany przez juniorską kadrę Niemiec, ostatnio jednak pojawił się na zgrupowaniu kadry Polski U19 w Gniewnie. W ekipie BVB U19 znajdziemy także inne polskie nazwiska. Mowa tu o dwóch golkiperach rywalizujących o miejsce w składzie. Kończący w tym roku 18 lat, Silas Ostrzyński to póki co pierwszy golkiper. Natomiast na ławce zasiada rok młodszy Daniel Dudek. Z kolei w kategorii U17 regularne występy notują Niko Adamczyk oraz Aleks Niziołek, którzy, jak informuje portal Gramy dla Polski, zdecydowali się właśnie na grę w naszych barwach. Jest to o tyle dobra wiadomość, że w ostatnim czasie Adamczykowi intensywnie przyglądała się ekipa Niemiec. Środkowy obrońca oraz pomocnik trafili w bardzo dobre ręce. Ich zespołem opiekuje się sam trener Sebastian Gepert, słynna już postać Borussii. BVB nie od dziś uchodzi za kopalnię talentów. Jedną z osób, które zapracowały na tę reputację, jest właśnie Gepert. W przeszłości szkolił on złote pokolenie BVB, które sięgało po tytuł mistrzowski. Sachina, Goetze, Schmelzera, Grosskreutza czy Bendera. Z nieco świeższych nazwisk na pewno należy powiedzieć, że wychowywał się u niego także Paslak. Mateusz Lip od lat uchodził w naszym kraju za jeden z największych talentów rocznika 2004. Wychowany w Ruchu Chorzów, obrońca latem ubiegłego roku trafił do Schalke 04. Warto dodać, że Lip był najmłodszym, jedynym z rocznika 2004 graczem, który wystąpił od pierwszej minuty w ostatnim meczu Polski U19 z Ukrainą. Lip to wysoki, dobrze zbudowany, silny defensor, który świetnie sobie radzi w pojedynkach powietrznych. Często stosuje także podania po ziemi za linię pomocy bądź obrony rywala. Lip w Schalke ma też rok młodszego kolegę, Filipa Amaro Buczkowskiego, który jest z kolei lewym skrzydłowym. Może grać też jako lewy pomocnik, lewy wahadłowy czy lewy obrońca. Gracz ten urodził się w Gelsenkirchen, jednak na szczeblu młodzieżowym reprezentuje Polskę. W ekipie Schalke U17 notuje regularne występy. W tym sezonie w 9 spotkaniach zdobył 3 gole i zanotował asystę. Marcel Kalemba to pomocnik, który regularnie występuje w ekipie Mainz. 16-latek w ostatnich 2 meczach Bundesligi U17 zdobył 2 gole. W drużynie Stuttgartu U16 w ataku błyszczy silny i dobrze zbudowany Mike Huras. Spójrzmy na kilka jego trafień z tego roku. A na koniec Belgia. W zespole Anderlechtu dorasta 17-letni pomocnik Christian Borecki. Anderlecht nieprzypadkowo uchodzi za jedną z najlepszych piłkarskich akademii w Europie. Klub ten wychował znaczną część tak zwanego złotego pokolenia Belgii. Lukaku, Mertensa, Tielemansa, Fellainiego, a wcześniej Kompanego. Anderlecht tworzy idealne warunki dla młodych graczy. Ich zespół ma najniższą średnią wieku w całej lidze. Co roku zespół ten wypuszcza co najmniej jednego gracza do któregoś klubu z czołowych 5 europejskich lig za duże pieniądze. Na dziś to już wszystko. Jeśli uważacie, że ktoś jeszcze powinien znaleźć się w tym odcinku, to oczywiście zachęcam Was do dzielenia się swoją wiedzą w komentarzach. Przypominam, że mówimy o talentach grających w zespołach młodzieżowych. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.